Witamy serdecznie w programie Zimne Dranie. To jest druga edycja tegoż programu w tym sezonie i w podobnych nastrojach do tej pierwszej będziemy tutaj rozmawiać. Michał Korościel, kłaniam się. W studiu są goście Igor Błachut. Dzień dobry. Oraz Jakub Kot. Cześć. Czy coś drgnęło, gdyby tak porównać Lillehammer do Kusamo? Czy coś drgnęło, czy nic kibicowskie nie drgnęło? Kibicowskie serca. Drgnęły kibicowskie serca i są już na granicy. Być może, ale ponieważ zazwyczaj występuję tu w roli osoby, która narzeka i malkontenci, to tak. Dzisiaj zostawiam to Kubie, bo myślę, że musi, wiesz, nabrać drgu. Musi nabrać drgu, więc ja będę chwalił dzisiaj. Słuchamy. Kto zrobił największy postęp w drugiej serii niedzielnego konkursu? Dawid Kubacki. I dobra, i możemy kończyć. O 8 pozycji awansem. Kraft się nie poprawił ani o jedną. Nic. Kto tam jeszcze się nie poprawił? No paru innych się nie poprawiło, ani o jedną. Paru pospadało, a Dawid awansował o 8. Dawid kiedyś awansował o 26, z 27 na pierwsze, a teraz o 8. No, jeszcze ma rezerwy, niewątpliwie jednak był, jeśli chodzi o drugą serię, zawodnikiem z największym postępem. I Piotr Żyła też parę pozycji awansował. Też awansował kilka pozycji. Czyli między pierwszą serią a drugą najwyraźniej wyciągnęliśmy wnioski. Nie, ale chodziło o to, żeby pokazać dobre strony. To mi się powoli pomysły kończą, ale może właśnie, Jakubie, pomoże. Czy ty masz jakieś pomysły? Ty coś zauważyłeś? Nic. Źle patrzył trochę. Minuta ciszy może mnie uczcić. No, tak, po tej skoczni normalnej wydawało się, że może ten kroczek został zrobiony, które się bałem tej skoczni dłużej, że tam znowu wrócimy krok do tyłu, no i się tak stało, że jednak no, zweryfikowało nas to dosyć mocno. No wyobraźcie sobie, że to, panie Michale, do ciebie zagadka. No. Na ten moment... Jaki reprezentant Polski legitymuje się najlepszym wynikiem, jak chodzi o narciarstwo klasyczne w tym sezonie? To na pewno nie jest skoczek narciarski. No nie. A poza skokami to ja tak średnio... Joasia Kiel w kombinacji norweskiej. Kombinacja 18. Tak. Niewiarygodne. To jest, proszę państwa, niewiarygodne. Ale wiecie, co mnie jeszcze martwi? Że my na własnej piersi hodujemy sobie wroga. Siedzi w cosie Zografski i wali naszych konkurs w konkurs. Gdyby nie dyskwalifikacja, to on w każdym pojedynczym konkursie w tym sezonie byłby wyżej niż najlepszy nasz. No i gdyby nie ta dyskwalifikacja, to Bułgaria w Pucharze Narodów już byłaby przed nami, a tak szczęśliwie jest jeszcze parę oczek za. Właśnie, także... Znaczy, wiecie, martwi też trochę to, że czasami się zdarzy gorszy konkurs czy coś, natomiast jak sobie zliczymy wszystkie serie, te konkursowe, kwalifikacyjne, serie próbne, tych skoków do tej pory było 80 Polaków. I mamy na 80 prób jeden skok na top 10. Piotrka z Kusamo, jeden. I to nie był skok konkursowy. Znaczy no w kwalifikacjach, no to ważne, tak? No ale chodzi o to, że gdzieś tam czasami się zdarza, że nawet w kwalifikacjach trzeci, potem w próbnej drugi, okej, w zawodach nie pójdzie, ale tutaj ewidentnie na całej linii coś nie idzie, że na te 80 prób tylko raz Piotrek do top 10, nie mówię tam o top 6, top 3, no to pokazuje, że jest problem. Jestem ciekawy, co się stało z Dawidem, bo on jeszcze w październiku Mistrzostwa Polski, no był klasy wyżej od reszty. I też dochodziły słuchy, że to jest nasz lider ewidentny i on powinien od razu walczyć z Granerudem, który też zresztą się posypał. Więc to mnie... I można powiedzieć, że są z Granerudem na podobnym pułapie. Może Dawid ciut niżej, ale był chory. Oni w ogóle i tak jest liderem naszej kadry i tak ma najwięcej punktów w Pucharze Świata. Ale wiecie co, ja nie chcę już się pastwić, bo pastwić to się można, jak idzie średnio. Tutaj jest jakiś taki głęboki problem. I teraz pytanie, co robić, żeby z tego wyjść? Czy wyjść ewolucją, czy rewolucją? Przez ewolucję rozumiem wymianę jednego skoczka przed Klingenthal i jedziemy tam dalej i walczymy, a przez rewolucję rozumiem zatrzymanie całej piątki w Polsce i wypuszczenie innych chłopaków. Co no dobrze, ale kogo chciałbyś wypuścić? Wszystkich Habdasów, Juroszków, Maćka, Kota. Co to za różnica? Drobna by była jednak. No drobna by była. Nie mielibyśmy dwóch w 30, tylko jednego. Nie byłby 22, tylko 27. Co to za różnica? No być może rzeczywiście niewielka. No pytanie, czy takie raptowne działanie też by im dobrze zrobiło... Mentalnie? Mentalnie, tak. No, by pokazało, słuchajcie, cała wasza letnia robota jest to kant stołu, potłuc. Mm. No to teraz zaczynamy od nowa. To już środek sezonu, tam ci odjeżdżają, nie wiadomo jak daleko, nie? To też nie najlepiej działa, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, to co zrobić przed Klingenthal, bo Turnbichler w rozmowie z Kacprem Merkiem mówił, podejmę decyzję przed Klingenthal, podejmę je lada chwila i będziecie mocno zaskoczeni. Co? No to tak podejmie jakieś decyzje, na pewno musi, no bo widzi sam, że coś nie idzie. Pomijając oczywiście to, że jednym lepiej, drugim gorzej się z warunkami trafiało, ale jak już Dawid słusznie zauważył, biednemu zawsze wiatr w plecy i bogatemu za to Borek Sedlak dzieci kołysze. Bogatemu byk się ocieli. Tak, ale no bo czy Maciej... Co? Nie słyszałeś tego przysłowia? Bogatemu to się nawet byk ocieli. To znaczy, że jesteś bogaty, a i tak masz takie szczęście, że nawet byk
który w związku ze swoją... Ja nie, rozumiem. Nie powinien się ocielić, jednak się ocieli. Ale no, to nie wiecie, warunki warunkami. Oczywiście ktoś miał lepsze, ktoś miał gorsze, ale jak zobaczycie na układ w stawce, no to jest 4 Austriaków, 4 Niemców, człowiek 10, czy to była skocznia mała, czy to była skocznia duża, czy wiało tak, czy tak. Jesteś mocny, skaczesz dobrze. Był sobota na skoczni normalnej, zupełnie inny profil. Podium wyglądał praktycznie tak samo, bo Herr się tam zamienił tam z Wellingerem, czy z kimś, tak? Z Czofenigiem. Jesteś w formie, to skaczesz. Myślę, że Dawid był w takiej formie jak na turnieju 4 skoczni rok temu, czy w Titize Neustadt, no to by może nie prowadził z Kraftem, ale by wszedł. On sam powiedział, no dobrze, że... ale popatrzmy na inne reprezentacje. I jak popatrzymy na to, jak skakał Lindvik w Kusamo, a jak skakał Lindvik tutaj, to zupełnie dwóch różnych chłopaków, nie? Nie. Tam go nie było, no był gdzieś tam, ale tak nie odbiegał poziomem od tego, co nasi prezentowali. Wrócił na swój obiekt. Oczywiście to lepiej zna te skocznie, ale ewidentnie coś zaskoczyło u niego. Reszta Norwegów z Granerudem na czele, to właściwie jakby ich wymienić z naszymi, nie byłoby dużej różnicy. Nie byłoby. Zwłaszcza, że to jest jakby w odniesieniu, to jest takie albo Zakopane, albo Wisła nasza, prawda? Związki polsko-norweskie w tym sezonie polegają na tym, że i my, i Norwegowie tuż przed sezonem trenowaliśmy w Lillehammer i nawzajem utrzymywaliśmy się w przekonaniu, że nie jest tak źle. Że jest super. Tak? Że jest super. My tam czasami ograliśmy tych Norwegów, no to jesteśmy super. Oni czasami nas, to też są super. I pojechaliśmy do Kusamo. Właściwie będziemy rozdawać podium. Pewnie Riber z nimi nie skakał na treningu, może ich wtedy wyjaśnił, jak to trzeba skakać. Natomiast ja dziwię się, że utrzymujemy taką formę cały czas smutną i tak dalej. Myślę, że ty powiesz, że w Polsce afera wizowa, afera mailowa, tu się dzieje. A także w Norwegii jest afera, że kradną buty Pawłowi, że tak, tu będzie. Nie, wiesz co, ale wiesz co mnie zmartwiło. Ja dalej będę pozostawał w tym takim smutnym tonie, bo ten program przede wszystkim musi być prawdziwy. Wiecie, co mnie strasznie zasmuciło? Tak jak Igor mówił, to Lillehammer jest dla nich ważny. Jak dla nas Wisła, Zakopane, no mają tam Holmenkollen, Lillehammer. I na tych trybunach są pustki. I na tych trybunach te garstkę kibiców, głównie polskich, rozgrzewa polska grupa taneczno-muzyczna Crowd Supporter. Dlaczego w Norwegii, która mieni się stolicą, kolebką światowych skoków narciarskich, na ważnych konkursach nie ma nikogo pod skocznią? No dlatego, że Lindvik dopiero teraz zaczął skakać. Ale mają wciąż gościa, który w tamtym roku wygrał Puchar Świata. No tak jakby Małysz wygrał kryształową kulę i następnego roku w Zakopanem byłaby garstka ludzi. Po pierwsze Lillehammer to jest trochę mniejsza miejscowość. No ale były tam igrzyska, to jest poważna miejscowość. W Lake Placid też były igrzyska. Igor, nie broń ich. Czuję, że masz jakieś norweskie interesy. W Lake Placid ratowała Polonia. Polonia ratowała. I Polonia ratowała w Lake tutaj Placid. Tutaj tak samo Mariolka jest z Polski i Miś przebrany to jest Bartek Burda, też z Polak mieszkający w Norwegii. Więc... To też są nasi, więc jakby tutaj to są nasi ludzie tam, nie ma specjalnie co ich bronić. Po drugie, myślę, że tam ściubolą pieniądze mocno, czego kolejnym dowodem jest to, co się wydarzyło z butami Pawła. Bo z tego, co mówił po konkursie Dawid, wyszło na to, że to jakiś wolontariusz. Bo to tak, ukradł. Polityka organizowania zawodów jest taka, że się zatrudnia, cudzysłów, wolontariuszy. Ja też czasami organizuję różne zawody, staram się nie tykać tematu wolontariuszy. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo nie mają pojęcia o robocie. Mhm. Przede wszystkim. No jakby sama definicja wolontariusza sprowadza się do tego, że to jest facet z ulicy, który będzie miał potem, czy dziewczyna. Będą mieli wpisane w CV, że pracowali przy organizacji czegoś, otrą się o wielkie zawody. A to, że nie mają pojęcia o tym, jak wyglądają procedury, bo ktoś im tam na odprawie w 2 minuty odbębni, zróbcie to i to, nie róbcie tego i tego. Część zrozumie, część nie, no bo im tam raczej egzaminu z IQ nie robią, jak sądzę. Nie robią, ale może to jest tak, że wiesz. Nie, chwila. No jeżeli się nie znasz, jeżeli nie czujesz w ogóle, o co chodzi w tym sporcie, to nie weźmiesz pod uwagę, że facet mógł pójść do toalety, żeby się przebrać. W tym czasie zabierasz mu buty, jeps na wyciąg i poszło w dół. A gdyby tam była bomba w tej torbie i wybuchłaby, to byłyby pretensje do wolontariusza. Nie, to by nie było do nikogo, bo jak wybuchło, to wolontariusza też by zabrało. Więc jakby, a przyjmujesz miał to, co mówiłeś poza anteną, że w tych butach potem siedział Michał Dolerz, ale w swojej szatni? Nie podtrzymuję. To by było z przymrużeniem oka dużym. Ale na wszelki wypadek sprawdzałbym dzisiaj ślady wychodzące ze skoczni w Lillehammer i szedł za nimi. Nie, no trochę szkoda Pawła Wąska, ale też słusznie zauważył Kuźbik w naszym studiu, że gdyby ten Paweł Wąsek miał te buty i by skoczył, to i tak mielibyśmy w drugiej serii dwóch Polaków, bo jak on by wskoczył, to wypadłby... No pewnie tak bym, ale nie bierzesz pod uwagę takiego rozstrzygnięcia, że ex aequo można awansować. Malkontencie nie do wiarku. Tak, dokładnie. Chwytajmy się teraz brzytwy. Mógł wejść ex aequo z 30 miejsca. Rzeczywiście tak mogło być. Kurczę, no jest słabo. Kuba, gdybyś ty był, wyobraź sobie, że dzisiaj jesteś Turnbichlerem. Siadasz w swoim pokoju, wyciągasz cygaro. Wyciągasz cygaro oraz szklaneczkę whisky. No bo inaczej tego dzisiaj nie przerobisz. I myślisz, co tu zrobić przez Klingenthal? Co robisz?
Biorę tak, Memory 5. No, i do kogo dzwonisz? Miał Korościel. Ja, bo wtedy mówiliście, wiesz, że macie... Wiesz, ja od ciebie nie odbieram. Nie, ale tak serio, to co tu robić? Kogo zostawić w domu, kogo nie zostawić? Ja bym zostawił, mówiąc szczerze, Olka zniszczyła, no bo on to jest tak z czystej dlatego matematyki. Mówię, dzwonię do Michała Korościela, słuchaj, ja ci mówię, że zostawiam Olka. Ja bym zostawił Olka w domu, no bo to jest tak z czystej matematyki wynika, że on jest jedynym, który nie zdobył żadnych punktów. Ja wiem, że te marne punkty, które zdobywa reszta, to jest średnie pocieszenie, ale mimo wszystko, jeżeli ma być sprawiedliwie, oni wszyscy klepią bóle, najbardziej klepie Olek, to Olek zostaje i za niego jedzie ktoś, kto jest teraz w najlepszej formie. A kto jest w najlepszej formie? No nie wiem, słyszy się, że twój brat, ale już nie chce ci go tu lansować. No to widzisz, już drugą rzecz podpowiedziałeś Turmuszerowi. Ten do domu, ten na puchar. No. I ciebie dać jeszcze na flagowego, żebyś machał, jest sprawa prosta. No. Najlepiej by było oczywiście najrozsądniej. Ja mógłbym tam nosić buty za wąskiem. Przydałbym taka, się. Okazuje się, że taka funkcja jest potrzebna. No. Właśnie. Wiecie, pewnie by było dobrze, gdyby kadra B, zawodnicy bazowi i kadra A skoczyła parę treningów razem z jednej belki w równych warunkach. Nie wiem, czy to jest możliwe teraz. Czy to... No raczej chyba czasowo nie bardzo no, się no więc właśnie o tym mówię. Ci są tu, ci są tam, ci wracają, muszą zwłaszcza, począć. Że kadra B zdaje się we wtorek najbliższy leci już do Lillehammer na Continental, tak? No więc właśnie, tam już są kupione bilety, zarezerwowane miejsca, serwis już wyjeżdża wcześniej, żeby tam te narty dowieźć. Oni już pewnie wiedzą, kto ma jechać na te zawody. Więc nie ma chyba takiego złotego środka. Na pewno trzeba zadzwonić do trenerów, mówię, Wojtka Topora, Krzyśka Bieguna, zadzwonić do trenerów i Roadka, przegadać, co tam jest. Ale jeżeli nie masz porównania face to face, no to okej, okay, no skakał w planicy dobrze, no ale z kim tam był porównany, tak? Z której belki jechał? Z Norwegami. Norwegów się nie do Bułgarów możemy się porównać, jeżeli będziemy ich przeskakiwać, wtedy jesteśmy było, w formie. Maciek Maciuś jak się śmiał, że na 70-metrowej skocznie mamy zawody Orlen Cup teraz, w ten weekend, piątek, sobota, niedziela i mogliby kadrowicze skoczni na małej skoczni porównać się. W piątek zdaje się są zajęci odrobinę. Nie wiadomo. Dlatego... Nie wiadomo. Natomiast to nie są łatwe decyzje. Na pewno można było wejść spokojnie w sezon, ale nie aż tak, no bo widzicie, że dystans jest ogromny i nie wierzę, że robimy dobrą minę do złej gry, mówimy, że nic się nie stało. Coś się stało. Wiesz, to trzeba wyciągnąć tak, wnioski i zaufać. Stało się coś i tutaj, żeby tak dać pożywkę mediom, które uwielbiam obserwować, bo ten poziom jakby, udzbanienia jest wyjątkowo wysoki. Poziom udzbanienia. Doceniam neologizm. Więc widziałbym to w ten sposób, że to było celowe, żeby zrobić na złość prezesowi PZN-u, który dzisiaj obchodził urodziny i taki kontrprezent dostał. Aha, okej, okay. Dość przewrotnie. Nie? Można? Można w ten sposób to czytać? Dość średni, ale tak serio zupełnie, no to średni prezent nasi skoczkowie zrobili prezesowi, który to prezes nigdy nie wygrał w Lillehammer, bo dzisiaj sprawdzaliśmy, Adam Małysz nigdy nie wygrał w Lillehammer. To może o to chodziło. Może o to na wszelki wypadek, żeby... A Kamilstok wygrał tam 3 razy, także... No nic, proszę państwa, no to czasami tak jest w programie Zimne Dranie, że nie ma się z czego cieszyć, nie będziemy się cieszyć na siłę, jak nie ma z czego. Dziękujemy za uwagę. Kuba Kot. Jeszcze będzie przepięknie. Igor Błachut, to będziemy wycinać. Igor Błachut. Do zobaczenia. Michał Korościel, kłaniamy się, do zobaczenia.